W tym odcinku dowiesz się, jak katastrofalny wpływ na Twoje zdrowie ma plastik. Powiemy o jego głównej toksynie, czyli o bisfenolu A. Jakimi drogami przedostaje się do naszego ciała oraz jakie jednostki chorobowe może spowodować. Zanim dowiesz się, w jaki sposób plastik niszczy Twoje zdrowie, powiemy, jakimi drogami jesteś narażony na kontakt z bisfenolem A. A oto najczęstsze drogi narażenia. Ale ponieważ jestem lekarzem, który wspiera naturalne metody leczenia i dlatego mam podgórkę w tym kraju, oświadczam, że jest to porada niemedyczna. Numer 1. Paragony fiskalne ze sklepów. Dla większości z Państwa może być to ogromne zaskoczenie, że paragony sklepowe mogą mieć toksyczny wpływ na nasze zdrowie, ale jest to udokumentowane w badaniach naukowych, do których odnośnik jak zwykle umieszczę w opisie tego filmu. Badania te określają dokładnie, w jaki sposób oraz w jakiej ilości bisfenol A przenika do naszego ciała, jeśli kontaktuje się z naszą skórą. Numer 2. Opakowania na żywność. Mówimy tutaj głównie o plastikowych butelkach na wodę mineralną, ale także o żywności z puszek, na przykład o konserwach. Wewnętrzna warstwa konserw wyścielona jest żywicą epoksydową, a katalizatorem w tej żywicy jest bisfenol A. Tej warstwy używa się po to, aby wewnętrzna część puszki nie korodowała, ponieważ większość produktów zawartych w puszkach zawiera w sobie wodę. Natomiast w plastikowych butelkach na wodę mineralną bisfenol A jest katalizatorem. Numer 3. Woreczki na żywność. Jeśli gotujemy kaszę gryczaną lub na przykład ryż w foliowym woreczku, to narażamy się na działanie bisfenolu A, który w wielu przypadkach może stanowić składową takiej folii. Numer 4. Białe wypełnienia stomatologiczne. Tak zwane białe plomby mogą być źródłem bisfenolu A. Natomiast od niedawna istnieją wypełnienia stomatologiczne pozbawione bisfenolu A. Możesz zapytać Twojego stomatologa, czy używa właśnie takich wypełnień. Numer 5. Zabawki dla dzieci oraz odzież dla dzieci. Gumowe i plastikowe zabawki dla dzieci mogą być także źródłem narażenia na bisfenol. W szczególności niebezpieczna może być odzież pochodzenia chińskiego. W tym roku, czyli w 2019 roku, udowodniono, iż partia odzieży dla dzieci, która pochodziła z Chin, a dokładnie skarpetki, zawierała w sobie ponad 25 razy więcej bisfenolu A niż przewiduje to ustawa. A teraz powiedzmy, z jakimi zespołami chorobowymi powiązany jest bisfenol A zawarty w plastikach. Numer 1 to autyzm. Wszystkim zwolennikom teorii szczepionkowej autyzmu przypominam, że dzieci nieszczepione także chorują na autyzm. A sam autyzm wydaje się być bardzo wieloczynnikową chorobą. Mamy dowody na to, że bisfenol A może być jedną z tych toksyn, która przyczynia się do rozwoju autyzmu. Rozwój autyzmu może mieć już miejsce w trakcie życia płodowego. Istnieją dowody na to, iż zmiany w mózgu dziecka właśnie rozwijają się w trakcie życia płodowego, jeśli dziecko po urodzeniu zachoruje na autyzm. Przypominam, że bisfenol A przenika przez łożysko do dziecka, dlatego wyniki badań wydają się mieć silną korelację. Odnośniki do badań naukowych jak zwykle umieszczę w opisie filmu. Numer 2. Niepłodność. Pary starające się o dziecko drogą in vitro mają z reguły w swoich płynach ustrojowych o prawie 50% większe stężenie bisfenolu A niż rodzice, którzy mogą począć potomstwo. Bisfenol A powoduje także problemy z donoszeniem ciąży. Powoduje zmniejszenie się ilości plemników w jednostce objętości, a także zmniejsza ich ruchliwość. Powoduje osłabienie produkcji komórek jajowych. Numer 3. Otyłość. Bisfenol jest ksenobiotykiem, który może naśladować działanie hormonów płciowych. Badania naukowe dowodzą, iż ta właściwość jest skorelowana z powodowaniem opornej w leczeniu otyłości. Numer 4. Choroba Parkinsona. Choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera są to choroby wieloskładnikowe. Badania naukowe korelują częstość występowania tych chorób z wieloma toksynami środowiskowymi, a bisfenol A jest jedną z nich. Bisfenol A zaburza drugą fazę detoksykacji naszego organizmu, a badanie z 2017 roku dowodzi, iż właśnie druga faza detoksykacji jest zaburzona u pacjentów z chorobą Parkinsona. Numer 5. Próchnica zębów. Wiemy, że matki, które w trakcie ciąży były narażone na wysokie stężenia bisfenolu A, urodziły swoje dzieci z uszkodzonym szkliwem. Natomiast uszkodzone szkliwo predysponuje dzieci do rozwoju próchnicy.
6. Choroby nowotworowe. Bisfenol A jest skorelowany z kilkoma chorobami nowotworowymi, a głównie chorobami nowotworowymi hormonozależnymi, ze względu na zdolność do naśladowania działania hormonów płciowych. Mówimy tutaj głównie o raku piersi, wątroby, ale także i raku prostaty. 7. Witamina D. Mamy niezbite dowody na to, iż bisfenol A zmniejsza poziom witaminy D, a także utrudnia jej wykorzystanie w naszym ciele. Badania, o których mowa, na podstawie których wyciągnięto tą konkluzję, trwały aż 5 lat. 8. Cukrzyca typu drugiego. Narażenie na bisfenol A z pokarmów zwiększa o ponad 140% ryzyko rozwoju cukrzycy drugiego. Prócz tego może pojawić się także zespół metaboliczny, zwiększone stężenie cholesterolu, trójglicerydów, a także ryzyko powstania nadciśnienia. 9. Choroby jelitowe. Bisfenol A jest czynnikiem zaostrzającym przebieg chorób jelitowych, takich jak choroba leśniowskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także zespół jelita drażliwego. 10. Choroby autoimmunologiczne. Bisfenol A zwiększa agresję limfocytów TH17. Natomiast limfocyty TH17 są jednymi z najważniejszych zaangażowanych w proces autoagresji. Nie będę tutaj tłumaczył swojej teorii powstania chorób autoimmunologicznych, gdzie to L-formy bakterii na podstawie mimikry powodują, iż układ immunologiczny atakuje własne komórki, jednak teoria ta jest zbieżną z wynikami tego badania. To właśnie limfocyty TH17 w najmocniejszy sposób atakują własne tkanki. Istnieje jeszcze szereg innych powiązań, piszę o nich na swojej stronie marekskoczylas.pl. Odnajdziesz tam więcej informacji na ten temat. Na stronie tej także dowiesz się, w jaki sposób unieszkodliwiać bisfenol A. Poznaj się z moją publikacją Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Ta publikacja pomogła wielu osobom. Jej darmowy rozdział znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.